Halo, halo. O, jeszcze miałam zrobić ładniej. Tutaj takie piękne kwiaty miałam postawić dla was specjalnie. Zamianka, zamianka, czary, mary, hokus pokus, na żywo. Super. Ja już jestem, a wy już jesteście. Dajcie mi znać, czy was widać, czy mnie widać, czy mnie słychać. U mnie w weekend powoli zdrowiejemy, ponieważ mieliśmy w zeszłym tygodniu lazaret. Zuzia w domu, ja trochę chrychałam, prychałam, kaszlałam. Mój mąż leży po kotem, po prostu nie może ruszyć ręką, nogą, a jeszcze wczoraj wieczorem dostaliśmy kota po operacji do opieki. O, jest nas coraz więcej, tak się cieszę, tak się cieszę. Zawsze bardzo się cieszę, że gdy was widzę. No i cóż, witam was bardzo serdecznie w ten przedwalentynkowy dzień, poniedziałek, 13 lutego. Jutro walentynki. Mam nadzieję, że czujecie już taki miłosny, fajny nastrój wokół siebie, że myślicie o tych walentynkach i myślicie o tych walentynkach nie tylko z takiej perspektywy, o co by tam mężowi kupić, bo ja o tym ja też myślę, albo jaki mu prezent dać na te walentynki, ale też myślę o tym, no w ogóle o miłości dużo myślę, tak? Gdzie jest ta miłość w naszym życiu i miłość w ogóle w naszej rodzinie? Gdyby tak rodzinnie te walentynki obchodzić, gdyby tak tą miłość rozmnażać, ale też patrzcie, mamy w tym miesiącu tematem jest dbanie o siebie, transformująca moc dbania o siebie. Patrzcie, że to też jest miłość, miłość do siebie, miłość, troska o siebie w tym wszystkim. Mam dla was dzisiaj, do powiedzenia wam dzisiaj kilka rzeczy. A napiszcie mi, co o tym myślicie, o tym miłosnym takim nakręceniu, nastawieniu. Właśnie, o miłości dość dla siebie. Dzisiaj sobie będziemy rozmawiać o krytyku wewnętrznym i zewnętrznym. O wewnętrznym było w zeszłym tygodniu, a o zewnętrznym będzie dzisiaj. I to jest dla mnie bardzo ważny temat, dlatego że on się ściśle wiąże z tym, co było w zeszłym tygodniu. No bo patrzcie, jeśli mamy kogoś, kto przychodzi do nas, no właśnie, zanim ja zacznę tutaj mówić, to was spytam. jaki tytuł ma romans? Obca. Obca. Diana Gabaldon jest autorką Obcej. Marta mnie pyta, jaki tytuł ma romans, o którym mówiłam. To jest Diana Gabaldon Obca. Pierwszy tom ma tytuł Obca. Tomów jest 7 po 1000 stron. Masakra. Jak macie dużo czasu, albo tak chcecie się naprawdę, naprawdę zdystansować. Dobrze, robi mi się bałagan tutaj, ale już się porządkuje. Jak to u was jest? Macie krytyków zewnętrznych? Nie macie krytyków zewnętrznych? Jak ich traktujecie? Co oni wam robią? Się nimi przejmujecie czy nie przejmujecie? Dajcie mi znać. Napiszcie mi. Bo jak ja sobie myślałam, o, nieustannie krytycy zewnętrzni są. Super, no nie super, ale są, tak? Zastanawiałam się nad tym tematem, co bym wam tutaj opowiedzieć, żeby to było jak najbardziej użyteczne. I krytyk zewnętrzny, kto, to jest ktoś taki, kto co on robi? Przychodzi i mówi, nie, nie, to się nie uda. Zagląda ci przez ramię, nawet czasem niepytany i mówi, o nie, bez sensu, to niczego się nie uda. Tak. No, krytycy mogą być bardzo źli. Widzę, że pisarzecie Małgo K. pisze, co tam u niej się zadziało, to przeczytajcie w komentarzach. No właśnie. Bo my wszystkich ludzi, których mamy, z którymi jesteśmy w relacji, mamy cały czas w głowie. Tak jak Małgda tutaj pisze, że nawet zapraszamy ich do głowy, nawet jak nie ma ich fizycznie, to sobie myślimy, o Boże, a mama to by pomyślała o tym to, a mama to, a ktoś inny pomyślałby tamto. Na przykład ja dużo występuję publicznie, prawda? I takie wideo prowadzę i w ogóle jak moja mama dowiedziała się, że ja kiedyś idę do telewizji, to wiecie, ona za
W życiu bym tam nie poszła, o Boże, i co, nie boisz się? No i wiecie, i zadają nam ci krytycy różne pytania, prawda? Zastanawiałam się, czy podzielić krytyków na wspierających i niewspierających, no ale taki komentarz, no taki mojej mamy, czy to miało cel wspieranie, czy niewspieranie, ja myślę, że tam nie było żadnej refleksji. Po prostu coś takiego powiedziała z własnej perspektywy. I już, i nie przejmowała się tym, nie zastanawiała się, czy to mnie wesprze, czy nie wesprze. No i tak, czyli mamy krytyka bezrefleksyjnego. Mama to jest bardzo ciężki krytyk, bo to jest taka duża, bym powiedziała, duży kaliber. Słyszymy od mamy coś takiego i myślę sobie, o Boże, może powinnam się bać. No i to jest pierwszy błąd, który robimy w temacie z krytykami. Krytycy nam coś mówią albo zadają nam jakieś pytanie, takie podchwytliwe, a my na to, zamiast sobie pomyśleć, o Boże, czy ja naprawdę się boję, czy ja się nie boję? Czyli rzetelnie odpowiedzieć sobie na to pytanie, które nam jest zadawane, albo które same sobie zadajemy w głowie, to od razu pozwalamy, żeby to pytanie strzelało w nasze marzenie. Mówiłyśmy w zeszłym tygodniu, że nie, że krytyków trzymamy z daleka od marzeń. To nas podkopuje, podkopuje nasze poczucie własnej wartości. No bo tak, może powinnam się bać, o Boże, może coś jest nie tak z tym, co ja robię, o Boże, może ja Cię kręcę, tak? Mnóstwo różnych wątpliwości się pojawia i to jest jeden problem. Pojawia się pytanie i my zamiast zastanowić się nad nim, jakby z otwartą przyłbicą stanąć przed tym pytaniem i odpowiedzieć sobie, naprawdę wewnętrznie sobie odpowiedzieć, czy ja się boję tego wystąpienia, czy to mi daje frajdę? Nie, ja lubię, ja super, ja się bardzo cieszę. Tak, ja tak mam. Mama, halo, halo, ja mam inaczej niż myślisz. No i nagle się okazuje, że możemy porozmawiać, że ona ma inaczej, ja mam inaczej. I tak, tak jak mówicie, może z mamą czasem jest łatwiej, a z mamą czasem jest trudniej. To zależy od tego, jaką macie relację z mamą. No ale też pamiętam sytuację, kiedy na samym początku tam mojego macierzyństwa, Antek miał 5 miesięcy, ja stwierdziłam, że ja chcę nauczyć Antka jeść z butelki moje mleko odciągnięte po to, żeby mieć więcej wolności, więcej swobody, żeby móc przez cały dzień na przykład szkolić, a wtedy, kiedy Antkiem będzie się zajmował mój mąż na przykład i go karmił moim odciągniętym mlekiem, ja usłyszałam wtedy coś takiego: no wiesz co? Dla mnie dzieci zawsze były najważniejsze. No i wiecie, pierwszy odruch, nóż w serce, ciężka sprawa, co ja mam teraz z tym zrobić? I w ogóle taka myśl, Boże, jestem niedobrą mamą, jak tak można i w ogóle. Ale zaraz, zaraz. I znowu, widzicie, znowu się dzieje to, że ja biorę do siebie jakieś takie pytanie, czy jestem dobrą mamą? Czy jestem dobrą mamą? I zamiast sobie na nie odpowiedzieć, czy jestem dobrą mamą, jak chcę się rozwijać zawodowo i w związku z tym chcę nauczyć moje dziecko jedzenia z butelki i w związku z tym robię to i w związku z tym odciągam mleko i tak dalej, to ja od razu obniża mi się nastrój, obniża mi się energia, pozwolę, żeby to nie odpowiadał z poziomu racjonalnego, ale pozwolę, żeby mnie to podkopywało. I jak to inaczej zrobić? No właśnie, odpowiedzieć sobie zaraz, no bo ten komentarz jakby bije w moje poczucie bycia dobrą mamą, prawda? I skoro to bije w moje poczucie bycia dobrą mamą, to ja mogę się zastanowić, zaraz, 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 kiedy ja jestem tak naprawdę, ja, Joanna Baranowska, kiedy ja jestem lepszą mamą? Kiedy się realizuję zawodowo i stęskniona wracam do mojego dziecka, czy wtedy, kiedy siedzę umęczona całymi dniami i już mam dosyć wszystkiego i tak dalej. Ja sobie wtedy odpowiedziałam na to pytanie. Aha, czyli to jest pytanie do tego, do mojego planu, nie do tego, czy ja jestem dobrą mamą, bo to jest moje marzenie, pamiętacie? Mówiłyśmy, że marzenie trzymamy oddzielnie od planu. A plan, a tak krytyk to jest komentarz do planu, a nie do marzenia. Czyli ja pytam siebie, czy w takim razie ja jestem lepszą mamą, kiedy uczę moje dziecko jeść z butelki, czuję się wtedy bardziej niezależna, wolna i czuję, że to jest mój wybór bycie mamą, czy wtedy, kiedy czuję się uwiązana. Aha, ja jestem lepszą mamą wtedy, kiedy jestem samodzielna, czyli kiedy moje dziecko umie jeść z butelki. I kolejny krok,
Okej, dziękuję Ci, droga teściowo, że zwróciłaś na to uwagę, bo może nie czułam się wystarczająco dobrą mamą. Nie miałam stuprocentowej pewności, czy jestem dobrą mamą, ale dzięki temu pytaniu, dzięki temu procesowi, który sobie przeszłam w głowie, teraz już wiem, kiedy jestem lepszą mamą. I to jest właśnie to. Krytyk zewnętrzny działa podobnie, tak jak krytyk wewnętrzny. On jest dobry wtedy, kiedy my naprawdę bierzemy go sobie i zastanawiamy się, w co we mnie, w jaką wątpliwość we mnie to uderza. Bo krytyk zewnętrzny nie miałby żadnej władzy nad nami, jeśli byśmy się w zerowym stopniu z tym utożsamiali. Na przykład, jeśli ja, droga mamo, którą mnie teraz oglądasz, Małgosiu, Aniu, Martyno, powiem ci, ty głupia, niska, łysa dziewczyno, to się przejmiesz? Ty się nie przejmiesz, bo zakładam, że żadna z was nie jest łysa, tak? Albo zezowata, albo nie wiem, nie straciła miliardów złotych na przykład w kasynie, tak? Jak mogłaś przepuścić taką kasę w kasynie? Przejmujesz się tym? Robi ci to coś? Zero. Robi ci to totalne zero. Dlatego, że się totalnie zerowo z tym utożsamiasz. Natomiast jakby ktoś mi powiedział, no przemądrzała laska z krzywymi zębami, a ja się zastanawiam nad tym, czy założyć aparat, czy nie, no to mogłabym się tym przejąć, bo może nie mam całkowitej jasności, nie czuję się okej z tym, prawda? No i teraz pytanie, co ja z tym zrobię? Tak? Czyli krytyk ma działanie na nas, tylko i wyłącznie wtedy, na nas osobiście, prawda? Tylko i wyłącznie wtedy, kiedy my się z tym w jakiś sposób, chociaż minimalny, utożsamiamy. Jeśli cię coś zabolało, to zawsze masz zadać sobie pytanie. Zadaj sobie pytanie, czego to dotyka? Dlaczego mnie to boli? W którym miejscu mnie to boli? Aha. O, to takie miejsce mam. O, to bardzo interesujące. Co ja, czy, jak to jest z tym miejscem, tak? Jeśli wchodzimy w ten proces, który wcześniej Wam omówiłam, to będzie to Was umacniać. Krytyk będzie Was umacniać. A jak już się umocnicie w tym temacie, to tak naprawdę krytyk nie będzie miał do Was dostępu i bardzo często przestanie Was krytykować. I to jest jeden sposób postępowania z krytykami, którzy tak po prostu nam wrzucają różne rzeczy. Drugi sposób postępowania z krytykiem to jest, naprawdę, mamy takich krytyków, którzy włączają ciągle, tak nawykowo, jakiś temat, prawda? I to jest za każdym razem bolesne. I dobra, już sobie to ułożyłyśmy, już wiemy, już świetnie, ale po co tyle czasu w kółko o tym samym mówić? W ogóle w takim stylu. No i to jest, jakby, tak ludzie mają. No i teraz tak, jeśli nie możemy się od takiego krytyka odseparować, bo to jest część naszej rodziny, to jest ktoś ważny gdzieś w okolicy, mamy tą rzecz już przemyślaną, to wtedy możemy sobie, możemy powiedzieć tak. Jeśli to jest na przykład mąż. Drogi mężu, czy mnie kochasz? Tak? To jest odpowiedź na tą krytykę. To mi nie służy, to mi nie pomaga, to mnie nie wspiera. Innym sposobem, na przykład właśnie powiedzenie mojej mamie swojej, bo ja tak z mamą rozmawiałam przez jakiś czas, która tak mi wrzucała, mamo, to co mówisz, mnie nie wspiera, to mnie nie pomaga. Mamo, czy mnie kochasz? Tak? Mamo, czy kochasz nasze wnuki, twoje wnuki? Ja kocham bardzo wnuki twoje, kocham swoje dzieci, chcę dla nich jak najlepiej. Wiem, że ty też chcesz dla nich jak najlepiej, ale ten sposób mi nie pomaga. W ten sposób to nie działa. No i to jest bardzo mocne, dlatego że jest takie bardzo mocne, pozytywne przekierowanie, totalne zablokowanie tego krytyka w danym momencie i przekierowanie na to, że on mógłby być wspierający, że on mógłby być pomocny, danie mu odpowiedzi z perspektywy miłości, tak? Jak jesteśmy przy walentynkach, przy perspektywie miłości. Co jeszcze? Jeśli to nie działa, jedno i drugie, tak? Już. To możecie mieć do czynienia w tej relacji naprawdę z szantażem emocjonalnym. I ja wiem, że czasem macie do czynienia z szantażem emocjonalnym.
Tak, bo jeśli jesteście, macie taką toksyczną teściową albo toksyczną mamę, to tak naprawdę jest wybór waszego, jeśli to jest teściowa, to jest wybór waszego męża. Po której stronie on ma być? Czy on chce tworzyć swoją rodzinę, w której jest aktualnie, czy on chce budować swoją rodzinę pochodzenia? I dla jego zdrowia psychicznego on potrzebuje się oddzielić od swojej mamy. I jeśli widzicie, że wasz mąż się nie oddziela od swojej mamy, to jest to temat na przykład na psychoterapię, albo na jakieś konsultacje, albo na cokolwiek, tak? Każdy człowiek dorosły potrzebuje być ze sporym jakby zakresie samodzielnym. Nie znaczy to oczywiście, że nie szanuje potrzeb innych osób, opinii i tak dalej, ale ostatecznie podejmuje niezależne decyzje. I na pewno macie gdzieś wokół siebie taką osobę, która będzie wzorcem takiego zdrowego oddzielenia. I dla mnie właśnie takim wzorcem zdrowego oddzielenia siebie od innych i nie poddawania się absolutnie żadnym szantażom emocjonalnym. Tak? Czyli szantaż emocjonalny to jest to, jak ty to zrobisz, to mi będzie smutno. Nie wychodź z domu, kochanie, bo mi będzie smutno. I pewnie, że to jest z jednej strony prawda, może tak być, a z drugiej strony żyjmy tak, żeby nam było wesoło, nawet jeśli mąż wychodzi z kolegami. A to inna sprawa, że chcemy razem spędzać z nim czas. Tak, my kobiety często takie szantaże używamy. Przepraszam, zawiesiłam się tutaj, widzę, Małgosia napisała, że na mamę jej nie działa. No, pewnie, nie ma takiej metody, która będzie działała na każdą osobę. I jestem ciekawa, wiesz, co teraz mi przyszło do głowy, Małgosiu, żeby wziąć talię kart pozytywnej dyscypliny i na taką mamę, na takiego opornego krytyka stosować takie metody wychowawcze, karta po karcie, karta po karcie. I zobaczyć, co zadziała, bo jeśli ktoś jest uszczypliwy, jeśli ktoś jest nieprzyjemny dla Was, to też możemy do niego podejść oczywiście z perspektywy pozytywnej dyscypliny i zastanowić się, który z czterech błędnych celów zachowania on prezentuje. Przypomnę, że w pozytywnej dyscyplinie ludzie chcą zwracać na siebie uwagę, chcą rządzić i czują się ważni tylko wtedy, kiedy rządzą, co jest błędnym założeniem. Chcą się mścić, bo sami się źle czują, czują się, nie wiem, porzuceni i w czwartym prezentują brak wiary. O, jestem taka biedna, sama sobie nie poradzę i tak dalej. Więc zawsze, jeśli macie do czynienia z takim uporczywym krytykiem, kimś, kto sobie nie radzi ze sobą, ze swoimi emocjami, stosujcie na nim pozytywną dyscyplinę, jak najbardziej, tak? Były takie pytania gdzieś w grupie na Facebooku, czy można na dorosłych pozytywną dyscyplinę stosować? Oczywiście, że tak. I jestem przekonana, że to zadziała, dlatego że jakby bycie krytykiem, no tak, no bo jak moja mama coś takiego chlapnęła, jak na początku Wam mówiłam, ona nie miała złej intencji, ona po prostu tak ma, tak? To nie jest jakby złe zachowanie, tylko to jest po prostu powiedzenie, że ona w życiu by nie poszła do telewizji, bo ona jest zupełnie innym typem osobowości. Ona w pewien sposób mnie podziwia za to, że ja takie rzeczy potrafię robić. I mamy fajną teraz relację, naprawdę najlepszą ever. Ale jeśli macie uporczywego krytyka, to macie do czynienia ze złym zachowaniem, a jak macie do czynienia ze złym zachowaniem, to wyciągacie karty pozytywnej dyscypliny, podręcznik i po prostu działacie. I to nie jest takie, wiecie, że ojej, kurczę, muszę wychować swojego własnego męża. No, każdego człowieka trzeba czasem sprowadzić do miejsca, czyli w którym on może się zachować dojrzale. Tak? Nie chodzi o wychowywanie ich, tylko chodzi o to, żeby traktować drugą osobę dojrzale, tak, że na tyle, żeby ona się czuła dojrzała. Kolejnym sposobem, którym ja sobie radzę z uporczywymi krytykami, oprócz tego, że jeśli jest ciężko, to ja po prostu podejmuję wewnętrzną decyzję, że będę ich ignorować i od siebie izolować. Ale żeby ich wyizolować, to ja sobie wyobrażam, że taki krytyk gadający to jest jak śnieżący telewizor. To jest jego problem, że on śnieży, to jest on popsuty wewnętrznie, on ma z tym problem, on nie umie inaczej tego sformułować. I oczywiście, że to jest nieprzyjemne, ale już nie dotyka mnie tak bardzo osobiście. Co jeszcze? Wiem, że te sytuacje czasem rodzinne są bardzo zawikłane, ale chyba ich tutaj na tym krótkim live'ie wszystkich nie rozplączamy. Czyli podsumowując, pierwsza rzecz, możemy się od krytyka uczyć, bo być może krytyk nam podsuwa jakąś informację.
nie w sposób łatwy do przyjęcia, ale może możemy. Po drugie, izolujemy się. Po trzecie, sprowadzamy go do poziomu miłości i mówimy, wiesz co, jeśli chcesz mnie wspierać, to to mnie nie wspiera, takie zachowanie mnie nie wspiera. I możemy też, szczególnie naszych mężów i bliskie osoby, mówić im, co mogą zrobić, żeby nas wspierali. Tak? Czyli ja na przykład często mówię, Radek, wiesz co, powiedz mi, co myślisz o tych dwóch rozwiązaniach. On mi mówi, coś tam, trzy słowa, ale Radek, powiedz mi to 10 słowami, powiedz mi to 2 zdaniami, bo ja potrzebuję więcej Twojej opinii uzyskać. Ja myślę, że temat, co zrobić z upierdliwym mężem, to będzie tematem w ogóle webinaru. Ania tutaj zadała takie pytanie. I w ogóle, co zrobić, żeby nam się relacja lepiej układała długofalowo. Ja też właśnie od mojego męża bardzo wiele się uczę takiej postawy. On jest czasem nieprzejednany. W takim sensie, że jeśli on postanowi coś, on ma decyzję, to czasem jest tak, że ja jakbym płakała, jakbym, nie wiem, drapała o ściany, to... On ma decyzję, on uważa, że tak będzie zrobił, bo tak jest słusznie i w niektórych sytuacjach po prostu tak zrobi. I to czasem jest dla mnie trudne, ale to się zdarza bardzo rzadko, ale ja też wiem, że to świadczy o jego takim głębokim systemie wartości. I to w pewien sposób szanuję. I tak sobie myślę, że czasem może ja potrzebuję być taka nieprzejednana w jakimś obszarze i że mam do tego prawo, bo widzę, że on to robi i daje sobie do tego prawo i nasza relacja też się układa dalej, jeśli to szanujemy. I tak, jeśli masz wokół siebie osobę, która bywa nieprzejednana, ale w innych obszarach też potrafi ustąpić i być elastyczna, to może to jest dobry wzorzec, żeby dać sobie prawo też takiego bycia nieprzejednaną w jakimś obszarze. Na zakończenie, jak zwykle, po pierwsze, chcę się dowiedzieć od Was, co będziecie testować w tym tygodniu. Która z tych rzeczy, o których dzisiaj mówiłam, do Was najbardziej przemawia i co chcecie sobie testować. Po drugie, to co zwykle, co tydzień robimy i to jest dla mnie bardzo ważne, to jak chcesz przeżyć ten tydzień? Jakie hasło chciałaby łapić, żeby Ci towarzyszyło w tym tygodniu? Ja już wiem. Chcę hasła produktywnie. Znaczy, bardzo potrzebuję w tym tygodniu produktywności. A mam na to wielką szansę, ponieważ jesteśmy bardzo cwani z moim mężem i wykorzystaliśmy taką możliwość, żeby wysłać nasze dzieci na 2 tygodnie na ferie do dziadków. Więc słuchajcie, jest niesamowicie w tym tygodniu będzie. Jak tylko mój mąż się wykuruje, to może coś razem wykombinujemy, a na razie będę sama korzystać z życia. Co jeszcze z nowości? Na stronie Joanna Baranowska umieściłam produkt, o którym już dawno, dawno Wam mówiłam. Bonus. Decyzja, wiara, marzenie. Małgosia Wam tutaj zaraz pewnie napisze, czy to warto ustanowić kurs swojego życia i co się dzieje, jak się ustanowi. Będę bardzo wdzięczna, Małgosiu, jak tutaj napiszesz w komentarzu. Pamiętacie, to jest ten bonus, który otrzymują osoby, które wykupią wyzwanie Uwolnij Moc na cały rok. I rozmawiałyśmy o tym też na pierwszym webinarze i na drugim wspominałam, że to jest cudownie, nawet jak nie macie całego cyklu wykupionego i nie uczestniczycie w nim w całości, to też jest cudownie po prostu przeprowadzić na sobie, przejść przez te materiały, przejść przez te ćwiczenia coachingowe. One się nazywają Ustanów kurs swojego życia. Dlatego, że jak to działa? Wszystko, co my tutaj robimy w grupie, wszystko, co robicie dla siebie w różnych rozwojowych miejscach, to jest tak jak mieszanie w garze. Mieszacie w tym swoim garze i co jakiś czas wypływa coś fantastycznego, no po prostu jakiś diamencik. Brudy się rozpuszczają, tam się rozcierają te grudki niefajne, tak? I to wypływa i wypływa. I to jest super, to fajnie, robimy sobie to. Ale teraz ja jeszcze bym chciała do tego, tak sobie wymyśliłam, żeby to wszystko było troszeczkę ukierunkowane. Bo jeśli podejmiesz decyzję, w jakim kierunku chcesz, żeby toczyło się Twoje życie, zbudujesz sobie marzenie, przyłożysz się do tego, wyobrazisz sobie bardzo mocno, to tak jakby zaprogramujesz swój mózg na to, żeby te rzeczy zaczęły dziać się w pewnym kierunku, tak? Więc z jednej strony mieszamy, to jest tak jak dmuchanie w ten żagiel, a z drugiej strony ustawiamy kurs.
czego my w ogóle chcemy. Więc, słuchajcie, moje drogie, bardzo Was serdecznie do tego zapraszam. Zaraz tutaj pod spodem dam Wam linka. No i cóż, widzimy się w grupie. W tym tygodniu u mnie produktywnie, u Was widzę, że z siłą, pozytywnie. Bardzo, bardzo się cieszę. I piszcie mi, co u Was koniecznie, co w wyzwaniu, co działa, co odkrywacie w tym miesiącu. Jak to wszystko u Was wygląda? Jestem przeciekawa po prostu tak bardzo. Nie, Marta Gutkowska, to nie są. Ty masz już roczny pakiet i Ty już dostałaś ten bonus i go już masz na u siebie na skrzynce, bo jesteś w rocznym wyzwaniu, już wykupiłaś, Ty już nic nie musisz wykupować, to nie są dodatkowe dla Ciebie materiały. To są materiały dla tych dodatkowe, które nie wykupiły, tak jak Ty, rocznego udziału w wyzwaniu, które wykupiły miesięczny na przykład, ale chcą dodatkowo sobie dopracować całożyciową wizję tego, dokąd płyną w ogóle w swoim życiu. Kochane, ściskam Was serdecznie. Co najfajniejszego wynosisz dzisiaj z naszego dzisiejszego spotkania? Co sobie bierzesz? I ja już tutaj jestem nakręcona, dużo energii. Jeszcze będę dosyłać materiały do Was. A, dostały się dzisiaj podsumowanie webinara z linkami też do tych różnych produktów. To chyba wszystko, moje drogie, na dzisiaj. Widzimy się za tydzień. Pozdrawiam serdecznie. Pa, pa. Małgosiu, jakie plakaty? Jakie plakaty, Małgosiu? Ja tu muszę się zastanowić, co to za plakaty. Ty chcesz w ogóle mnóstwo takich różnych inspiracji. Bardzo mnie inspirujesz, tak? Piszcie mi, co chcecie. To w ogóle ja sobie zbieram taką listę i będziemy działać, będziemy tworzyć.